takie, no to jest stanowisko jak najbardziej klarowne i ono nie ulegnie zmianie, no bo ten akt oskarżenia, jak widzimy, on jest skromny w swojej treści, aczkolwiek ten zarzut no, jest sformułowany w sposób bardzo poważny, no bo ten artykuł 191 w tej normie prawnej no, przewiduje bardzo wysoką karę, tak? Bo tam jest rzeczywiście pozbawienie wolności do lat 3. Jakbyśmy tylko krótko wyjaśnili kontekst w ogóle tej sprawy. O co tak naprawdę w ogóle biega, bo większość widzów, którzy przypatrywało się tej rozprawie, tak naprawdę nie zna kontekstu. I jakby pan mógł powiedzieć, o co poszło, że tak powiem? No poszło o to, że wbrew mojej woli moja była żona zaszczepiła mojego syna. Mhm. Tak jak było słychać na rozprawie, została informacja, że nie wyrażam na to zgody, mimo wszystko poszła z dzieckiem. No dziecko, no, wtedy miał 16 lat, tak? Teraz ma za 3 miesiące 18 będzie miał, więc sytuacja no, wyglądała tak, jak wyglądała. Miała wiedzę, miała informację, że nie wyrażam na to zgody, tak? Jednak poszła, zaszczepiła, była sprawa w sądzie rodzinnym, gość, który prowadził tę sprawę. To w ogóle nawet nie wziął pod uwagę żadnych, on nawet nie słuchał moich zeznań, po prostu sobie na koniec ogłosił wyrok, że ma być zaszczepione, bo w tym wyroku, który jest w uzasadnieniu, tak, nawet napisał, że dziecko jest alergikiem. No, cała praca na to, żeby dziecko nie kichało, nie miało problemów z alergią, no, po szczepionkach poszła. Uważam, że po szczepionkach, no bo skąd? Nie ma takiej pory teraz, żeby tak strasznie można było kichać i pojechać. Ten wyrok zapadł przed pierwszą dawką, czy po drugiej, po pierwszej dawce? Nie, to po pierwszej dawce. Okej, okay, czyli generalnie co do samego przyzwolenia na pierwszą dawkę doszło do naruszenia prawa, można powiedzieć, tak? No bo skoro pan jako rodzic nie wyraził zgody na to, żeby syn mógł być zaszczepiony, no to doszło tutaj do naruszenia prawa. To w mojej ocenie to pan powinien składać zawiadomienie do prokuratury, tak na moje oko. Panowie mecenasie, czy panowie na to? Każdy z nas może, jeżeli powziął taką informację. No, KPK tak stanowi, dokładnie. Okay. Jeżeli ja się powziąłem taką informację, też mogę złożyć zawiadomienie. Ale być może widzowie mogą poczuć się trochę skołowani, dlaczego jesteśmy w sądzie karnym, gdyby mógł pan pociągnąć temat dalej, jak to się stało, że Dlatego jesteśmy w sądzie karnym, ponieważ jak zauważyłem na swoim koncie pacjenta, skierowanie na drugą dawkę, tam były dane tej pani, która koordynuje nadal ten program szczepień. Napisałem do niej skoordynuje program szczepień tutaj w Bielsku. W Bielsku, tak. Mhm. Napisałem sprzeciw. Wiem, z czym się wiąże, że jeżeli taki sprzeciw powstanie, to musi się odbić sprawa w sądzie. W tym samym mailu napisałem kilka pytań, tak? Odnośnie tego, że dziecko jest alergikiem, to zadawałem tam pytania typu, czy był lekarz na miejscu, czy dziecko zostało przebadane, czy został poinformowany o za i przeciw, no, tego typu pytania. Z troski pan po prostu chciał się dowiedzieć, czy wszystkie procedury zostały wykonane w sposób właściwy. No tylko z troski, bo z przyjemności tego nie robię, naprawdę. Teraz z takiej, jeżeli bym to traktował jako przyjemność, no to widzicie, stoję w sali sądowej, gdzie kobieta sobie wymyśliła, że jest, nie wiem, pokrzywdzona, że ja czytałem jej zeznania z posterunku, powołuje się tam na tego naczelnego pandemika, pana Karaudę, bohatera, doktora Karaudę. On chyba we wszystkich stacjach telewizyjnych występował, głosząc śmiertelność tej choroby, że był zastraszany, że mu grożono śmiercią i tak dalej. No ja nie wiem, no jak to można w ogóle przytoczyć tego typu sformułowania, tego typu rzeczy do troski o własne dziecko i chęć wyjaśnienia, tak? Bo pewnie by mi się te pytania w sądzie
w sądzie przydały. Mój pełnomocnik wtedy, jeszcze inny niż pan Paweł, zgłosił o dopuszczenie badania na tej sprawie przez biegłego alergologa i ten pan to odrzucił, po prostu on to wziął. Odrzucił, zasłania się swoją najlepszą wiedzą i tak dalej. Przytoczył jakieś artykuły. Ja ten artykuł sprawdziłem, angielskojęzyczny artykuł dotyczący rozpowszechniania szczepionek w Ameryce Południowej. Tego typu rzeczy. Trzeba powiedzieć, że dotychczas szczepienia, które są ochronne, musiało dziecko przejść kwalifikację do szczepień i zgodnie z HPL produktu musiało być wykluczone, czy nie ma nadwrażliwości na jakikolwiek składnik. Co do tego, o czym mówimy, to jest eksperyment medyczny w świetle prawa i takie są analizy prawników, też warto to dołączyć, to tym bardziej, jeżeli przy powszechnych szczepieniach nie można było wykluczyć fizycznie, bo nie ma takich badań w naszym kraju, przeciwwskazań, to jest tylko na sztukę, to jest po prostu tylko na sztukę i taka jest prawda. Nacisk na jak największą wyszczepialność kosztem wszystkiego. Braku informacji, braku badań, teraz już ryzyk fizyk, tylko że na naszych dzieciach. Abstrahując już całkowicie od sytuacji zaszczepienia, bo już fakt nastąpił, sytuacja zostaje z panią Frymorgan, która w swoich zeznaniach pisze, że nie udzieliłam odpowiedzi na te pytania po konsultacji z prawnikiem. Ale to nie zwalnia z odpowiedzialności takiej. To ja nie wiem, to chyba ktoś tą panią w błąd wprowadza. Albo jeżeli ktoś, pani jest koordynatorem punktu szczepień, jej obowiązkiem jest odpowiadać na pytanie. Ja nie wiem. Na udzielić informacji. Nie wiem, jeżeli się czuje zastraszana nie wiem, niech sobie będzie zastraszana. A ja jej nie zastraszam. Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, jak ona wygląda. Szczerze mówiąc, to ma do czynienia z bardzo spokojnym ojcem, bo patrząc po na przykład sytuacjach w życiu, to jeżeli ktoś by zrobił krzywdę dziecku wbrew woli, tak? Bo to ojciec by odebrał jako krzywdę wbrew woli, to by inaczej sprawa wyglądała. Naprawdę tutaj jeszcze się uśmiechamy przy tej całej tragedii, która do której doszło. Licząc na to, że sprawa się zakończy pozytywnie, wszyscy mamy nadzieję, że ta absurdalna sprawa, jakby nie patrzeć, skończy się pozytywnie dla pana. Czy pan, tutaj pytanie do panów mecenasów, będzie mógł rościć jakieś zadośćuczynienie w związku z tym, że no jakby nie patrzeć, bezsensownie był ciągany przez system, bezsensownie zostały wydane pieniądze nasze, czyli nas podatników, na sprawę, która tak naprawdę moim zdaniem powinna zostać zakończona na etapie rozpoznania prokuratorskiego. Jak to panowie widzicie? A wcześniej. Że ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że tego typu analiza powinna być przeprowadzona po tym, jak zapadnie wyrok pierwszej instancji, który będzie uniewinniający. Teraz musimy się skupić na tym, żeby taki wyrok został wydany przez sąd, więc na kolejnym terminie rozprawy najprawdopodobniej przewód sądowy zostanie zamknięty. No i albo zostanie ogłoszony wyrok, albo ta publikacja zostanie odroczona, no ale musimy pierwszy poczekać na zamknięcie tej sprawy, która została wywołana tym aktem oskarżenia. Jeszcze jeden wątek. Myśmy jako Fundacja Polskie Weto złożyli wniosek o dopuszczenie nas w charakterze organizacji strony społecznej. Taki wniosek był przesłany do sądu. Dzisiaj dostaliśmy informację dosłownie przed rozpoczęciem posiedzenia, że nasz wniosek został odrzucony. No nie do końca nawet, nie do końca, ponieważ my tą informację dostaliśmy już jak posiedzenie się rozpoczęło. Tak, wcześniejsza próba pozyskania takiej informacji zakończyła się wiadomością, iż rozstrzygnięcie zapadnie na rozprawie. Oczywiście pani przewodnicząca składu uzasadniła, dlaczego nie mogła wcześniej nas o tym poinformować. No, powiem tak, oczywiście to postanowienie nie podlega zażaleniu, tak jak zostaliśmy pouczeni, natomiast ciągle możemy wnioskować o, tak jak zresztą była mowa na rozprawie, o uzyskanie odpisu z protokołu, gdzie odnotowane jest to ustne uzasadnienie. My to oczywiście poddamy analizie i zastanowimy się, co z tym zrobić. Ja już parę pomysłów gdzieś tam krąży po głowie. Ponownie możecie złożyć wniosek o udział. Spotkamy się przy okazji kolejnego terminu znowuż i będziemy czekać, jaki będzie werdykt na samej rozprawie. Dokładnie. Okej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.